Witam, to Aristeo, powracający na Riftio. Musimy tutaj zdać relację z naszych dokonań królowi tych ziem. W sumie mógłbym sprzedać niektóre moje czary. Nie widzę nic tu ciekawego. Dobrze. Zanim pogadamy z nim, to po prostu pozbądźmy się tego, co i tak zalega. Nie chcę tego. I tego też. A trochę kasy zawsze się przyda. No właśnie, po co mi to? To też. A karze? Nie chcę. Mam to. I jeszcze tu. A to sobie zostawimy. Aha, to chciałem sobie przyznać. A to? Nie, to jest coś kiepskiego. To chciałem sobie ustawić właśnie. Lodowy wąż zamraża cel, zadając mu przy tym obrażenia fizyczne. Roztrzaskująca się lodowa kolumna może razić odłamkami pobliskie oddziały, powodując krwawienie, jeśli celem padnie lodowa jednostka, zostaje ona uleczona i w pełni pochłania energię zaklęcia. Ale nie wiem, czy to nie będzie dla mnie zbyt niebezpieczne, bo się może okazać, że jakiemuś przeciwnikowi zacznę pomagać jeszcze, znając mnie. To nie jest takie zbyt dobre, bym powiedział. Ale niech będzie. Tym bardziej, że mamy tutaj sporo kryształków, a będziemy mieli jeszcze więcej. Dobra, zagadajmy. Witaj, młody Olafie. Co cię do mnie sprowadza? Królu Asfaldzie, wracam z Tungsin z dobrymi wiadomościami. I opisujemy zaklętego orka. Niewiarygodne. Czyli ten przeklęty nekromanta dotarł też na ziemię Winlandii Południowej. Nie ujdzie mu to na sucho. Olafie, zgadzam się wyruszyć z tobą. No w końcu nareszcie się dał namówić. Szczególnie, że zdołałeś uspokoić orków. Niezwłocznie wydam rozkaz wymarszu i przygotowania Drakkara. Zobaczymy, jak czarna magia tego czarnoksiężnika Guilforda poradzi sobie z zimną stalą naszych toporów. W dowód wdzięczności za wszystko, coś dla nas uczynił, pragnę podarować ci ten oto pas. Dziękuję, wasza miłość. To zaszczyt móc walczyć u boku tak doświadczonych wojowników. A, zostaliśmy obrońcą Jarla. Udało ci się wykonać zadanie króla Asfalda i zaprowadzić pokój oraz porządek na wyspach Winlandii Południowej. Nosisz teraz tytuł obrońcy Jarla i jesteś tarczą wikingów. Użycie dodają, znaczy dodaje runy magii 10 dostępne, ale 50, wiecie, to jeszcze w tej grze tyle jest zwycięstw? A, najgorsze jest to, że ulepszanie przedmiotów nie jest do tego doliczane. Aj, bym musiał z czegoś tutaj zrezygnować. No właśnie. Chyba, żebym miał mniejszą armię. A tutaj? W sumie od biedy bym się bez tego... O, przed, póki co. Co innego, jak będziemy ze smokami bić się, ale tak. Tak, to jakoś tam, no powiedzmy, ale 50? No trudno. Właśnie, ale. Nie no, tutaj nadal pewnie nie można się dostać. Jakiś błąd w grze.
wybierzemy się w jedno miejsce. Chodzi o to, że pod względem zbierania tych różnych itemków zupełnie odpuściłem sobie Hades. Pamiętam, że w Demonis nic tam w sklepach nie ma wartościowego dla mnie. A chciałbym jednak kupić sobie zwój przywołanie demonów, bo widziałem, że czasami to jest całkiem skuteczne. Tutaj. No to teraz czeka mnie kawał drogi. Ale mniej więcej pamiętam, jak to powinno się biec. Tutaj poza tym mamy mapę. To też ma znaczenie. A, czyżbym się zgubił? Nie. A może teraz? A, tak jakby. W niewielkim stopniu. A tu pamiętam, że sklepów było mnóstwo. Natomiast w samym Demonis to no, głównie ten sklep, tam no ta stolica pięknej demonicy. A, to nie, akurat nie chcę. I dwa takie sklepy, w których głównie jednostki można nabyć, więc to mnie akurat absolutnie nie interesuje. Ale jeżeli tutaj nie uda mi się zakupić zwoju przyzywającego demony, to będziemy musieli się tam udać. Oj. No proszę, lecimy. Tu okolica została cała uprzątnięta, żadnych przeciwników tutaj nie spotkamy, no chyba, że się zgenerowali, co w tej grze czasami się zdarzało, ale to raczej było zawsze zaplanowane przez twórców. Właśnie, musimy poczekać, aż platforma przybędzie. Ostrożnie, Olafie, żebyś nie spadł. Wiesz, jak to jest. Masz tyle cennych przy sobie przedmiotów. I kasy. Aha. Tutaj już mogą być sklepy. O. O, właśnie. To jest zestawu, ale ja to mam, więc rozbierzemy. To nie chcę. Tu nic nie widzę. Niestety musimy poczekać na platformę. Skąd ona przybędzie? Jest tu. Tu jest jakiś sklepik. On chyba tylko impet sprzedawał, także to sobie darujemy. Ale tam za nim jeszcze coś jest. O, tu musimy na pewno wpaść.
No tutaj nie, a tu, o, sklepik. Jednostki nie, a tutaj nie, też nie. Teleport mam. Szukamy dalej. Tu jeszcze coś jest. To jest amant tej demonicy. No i jak? Czy Xeona jest już gotowa wyznać mi miłość? Cierpliwości jeszcze z nią nie rozmawiałem. Ale dobrze. Zobaczmy co... O! I to można ulepszyć, ale... Szkoda, że to się nie liczy do uwalniania runek. Portal demonów. O to właśnie mi chodziło. Bierzemy. Jak to wygląda? Gdzie to w ogóle powinno być? Tutaj. No, no to ja po prostu chciałem to kupić, a nie kupiłem. Aha, ja muszę całą tą dziedzinę. Ale zobaczcie, jak ja rozwinę to, to dowodzenie oddziału będzie wynosiło 8736. Natomiast, gdy przywołuję tutaj zew natury, to jest 6239. Więc w sumie oddział powinien być potężniejszy. Dobrze. A, tu jest tutaj. Jeszcze tylko tutaj na parterze te wszystkie sklepiki odwiedzimy i możemy wracać. Do krasnoludów. Do nowego Kordaru. A tutaj nic. To jest skrót do Hadesu, ale to mnie... Znaczy nie Hadesu. Do Demonis, ale to mnie absolutnie nie interesuje. O, tutaj mamy sklepik. Ale tylko czary. I tu mamy sklep. O, właśnie. Bierzemy. Reszta mnie nie interesuje. Czyli tak, co najmniej jeszcze jeden sklep pamiętam. Tam za tym impem, który chciał od nas kostkę lodu. Sklep. Aha! Racja. Przecież pokonałem tego demona. Aha. Tu pamiętam, że impami tylko handluję. Więc nie traćmy czasu. Nie, to nie jest sklep. W sumie możemy spojrzeć na mapkę. O właśnie, tu chcę wrócić. O tu. Teraz tak. Nie, no to jeszcze kawałek. I jakoś tak tutaj. I teraz pewnie tutaj. Ustalmy to. Pomyliłem. A, czyli tak, zawracamy. I czyżby to było już dobrze? Dobrze, ale w sumie nie jest źle, bo pójdziemy wzdłuż lewej ściany. I w ten sposób się nie zgubimy. Muszę tylko uważać na moment, kiedy się
kiedy się prawa ściana skończy, gdyż skręcamy dopiero tak w trzecią odnogę. To jest pierwsza. To jest druga, a to jest trzecia. I skoro już tu jesteśmy, zobaczmy, co nam się trafiło. Nie no, z tego nie będę korzystał. Kryształki. To ulepszymy, a to do rozbiórki. Ale jeszcze chcę się upewnić. Mam, dobra. Rozbierzmy to. Kryształki. To na pewno nie będę używał. Kryształki. To jest moje. A właśnie mam to i to, więc możemy zniszczyć przynajmniej jedno. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym może zakończymy sprawę wiekowego krasnoluda.